15 lat minęło, jak jeden dzień. Moksial w Szklarskiej Porębie świętuje jubileusz. To właśnie dzięki prężnie działającemu Domowi Kultury w mieście pod Szrenicą odbywały się duże koncerty czy festiwale, które przyciągały nie tylko gwiazdy, ale także ludzi z całego kraju. Ale Moksial to nie tylko wydarzenia kulturalne, to także sport. W każdym tygodniu jest po kilka wydarzeń i one są skierowane do bardzo różnorodnego odbiorcy. Od tego najmłodszego do najstarszego. A działamy tak dla tego, że chcemy, żeby nasi mieszkańcy spotykali się właśnie na wydarzeniach kulturalnych, żeby się integrowali i po prostu, żebyśmy dobrze się czuli w naszym mieście. I właśnie w tej wspólnotowości, odpowiedniemu rozłożeniu akcentów, tkwi sukces tej instytucji. Duży nacisk położony jest także na stworzenie atrakcyjnej oferty dla turystów odwiedzających kurort. Nadajemy rytm kulturalny miastu, poszerzając ofertę turystyczną Szklarskiej Poręby. Wiemy to od turystów, wiemy to od mieszkańców. Bardzo dobrze nam się współpracuje i będzie nam się współpracowało bardzo dobrze. Myślę, że przynajmniej kolejne 15 lat. Bardzo aktywną grupą są seniorzy, ale również robimy wszystko, żeby ci młodsi do nas także częściej przychodzili. Młodzież to jest taka grupa, no, która ma już swoje sprawy, wiadomo, jednakże zaglądają do Moksialu, no i to nas cieszy. Jednak sercem Domu Kultury są ludzie. To jest właśnie fantastyczna rzecz, że tak zróżnicowane osoby, które mają różne charaktery, które w większości przypadków czasami się nawet ze sobą nie zgadzają, ale ta różność powoduje, że ilość wydarzeń, które tutaj jest i tak na dobrą sprawę czasami zwariowane pomysły, które są przekuwane na wydarzenia, no generują to, co mamy w mieście. Dla mnie Moksial to jak drugi dom. To są ludzie bardzo otwarci i bardzo jak gdyby nastawieni na, ja bym powiedziała, na branie, czyli słuchają uwag, słuchają propozycji, bardzo łatwo się jest dogadać. Moksial pochwalić się może nie tylko bogatą ofertą, ale także świetnie skrojoną infrastrukturą, a także kameralnym kinem za rogiem. Ośrodek Kultury obecnie na Białce to jest prawdziwy dom kultury z pięknie wyposażonymi warsztatami, salami warsztatowymi, z ogrodem wyobraźni dookoła ośrodka kultury. Jesteśmy na czwartym peronie, który był naszym marzeniem, ponieważ chcieliśmy organizować te wszystkie fantastyczne spotkania, koncerty, spektakle, festiwale, wystawy i właśnie możemy. Czwarty peron jest właśnie miejscem spotkań dla naszych mieszkańców. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej to fenomen kulturowy i niezwykle kreatywni ludzie, którzy jeszcze nie raz zaskoczą nas swoją pomysłowością.